Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 8 rozdział. I 13 werset. Czytamy tutaj takie słowo Pana Jezusa. Idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I został uzdrowiony sługa w tej godzinie. Znamy tą historię, kiedy setnik, Rzymianin, przyszedł prosić o uzdrowienie swojego sługi. Już to było niezwykłe, że Rzymianin zwrócił się do Żyda w takiej pokornej postawie. Już to było niezwykłe, że wstawiał się o swojego sługę, bo ten by umarł, to by był następny, co za problem. Już to jest niezwykłe, że miał wielką wiarę, co podkreślił Pan Jezus, kiedy usłyszał słowa tego setnika. Jezus w 10 wersecie powiedział, zdziwił się i rzekł do tych, którzy z Nim szli, zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. Zobaczcie, jak niesamowitym człowiekiem był ten setnik. Stać go było na pokorę, stać go było na prośbę, stać go było na troskę o swojego sługę. Taka postawa serca spowodowała to, że pojawiła się w nim wiara. Ja wiem, że kiedy on zaczął myśleć o tym, martwić się o swojego sługę, cierpieć razem z nim, Bóg zaczął swoją pracę w jego sercu. Bóg wspomógł tą jego troskę wiarą, która się tam pojawiła. Pojawiła się myśl, że trzeba iść do Jezusa, o którym wszyscy wiedzieli, kim jest, ale wielu Żydów unikało go, a tutaj zobaczcie Rzymianin. Ale najbardziej chciałbym się skupić na tych słowach właśnie, które Pan Jezus powiedział w 13 wersecie. Jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. Podobna sytuacja jest w 9 rozdziale Ewangelii Mateusza i 29 werset, kiedy dwóch ślepych prosiło Jezusa o uzdrowienie. Jezus powiedział im, wtedy dotknął ich oczu, mówiąc, według wiary waszej niech się wam stanie. Dzisiaj chciałbym właśnie mówić o tym, jak wiara, nasza wiara wpływa na nasze życie, wpływa na życie innych ludzi. Bo w przypadku setnika ta wiara wpłynęła na życie innych ludzi. Nie tylko tego sługi, który doświadczył uzdrowienia, ale tych, którzy to słyszeli, nas dzisiaj i wszystkich innych przez te 2000 lat, kiedy ta historia jest czytana, opowiadana, gdzie widzimy, co znaczy wiara i jak Bóg się przyznaje do tej wiary. A więc widzimy tutaj człowieka, którego wiara wpłynęła na setki, tysiące, może nawet miliony ludzi. Ten przykład jest zachętą i jest taką jakby sytuacją, która objaśnia nam pewne rzeczy. Jakiej postawy Bóg oczekuje od nas, w ogóle od ludzi. Bo to nie tylko dotyczy Bożych dzieci, bo jeśli ktoś, kto nie jest Bożym dzieckiem, a jednak uwierzy, Bóg też to honoruje, że tak powiem, i też przyznaje się do tej wiary. Ta sytuacja uczy nas, że nasza wiara ma wpływ na nasze życie, na rzeczy, które się wokół nas dzieją. Ci dwaj ślepi, którzy zostali uzdrowieni, też usłyszeli podobne słowa i też podkreślona jest tutaj ich wiara. Według wiary waszej niech się wam stanie. A więc widzimy, że to, jak wierzymy, czasami determinuje nasze życie i zmienia je w tą czy w inną stronę. Dzieją się różne sytuacje w naszym życiu, które można nazwać cudami. Można też bez wahania widzieć takie cuda i nazywać je cudami, bo to jest cud. Coś się dzieje niezwykłego, kiedy uwierzymy. Wiara jest czymś, na czym Bogu bardzo zależy. I oczywiście mówiąc o wierze, słyszymy ludzi, którzy mówią, jestem wierzący. A ich życie często jest zaprzeczeniem tej wiary.
A więc wiara może być wiarą ogólną, która jakby określa to tak bardzo szeroko i luźno, że wierzymy w Boga, że On jest. Może też być wiara szczególna, która dotyczy konkretnej sytuacji, konkretnego przypadku. I wtedy się dzieje coś, że człowiek przyciśnięty jakimś dramatyzmem, tragedią, bólem, różnymi innymi okolicznościami, woła do Boga i Bóg, widząc postawę serca, przydaje mu wiary, wzmacnia tą wiarę i wtedy się dzieją cuda. I szczerze mówiąc, ze wstydem tutaj trochę stoję, bo będę mówił o wierze, a tak naprawdę nie mam za wiele do zaoferowania w tej dziedzinie, czy wam, czy światu, bo mam takie same problemy z wiarą jak my wszyscy w niektórych sprawach. Wiem, że gdybym wierzył, tak jak tutaj w tych dwóch przykładach, działyby się cuda i w moim życiu, i przez moje życie, moje świadectwo mojego życia. Wiary nigdy za wiele. Ja nie chcę tutaj się potępiać i przez to też was potępiać, że skoro się nie dzieje cuda, nie dokonujemy uzdrowień, nie wzbudzamy zmartwych, to znaczy, że nie mamy wiary. Znaczy, nie mamy wiary w tych aspektach. Natomiast Bóg uczy nas wierzyć i ufać w innych aspektach. Wiara to nie tylko cuda. Wiara to wzrastanie w Chrystusie, zbliżanie się do Niego, poznawanie Go, ufanie w Jego Słowo. I tu też toczymy bój niesamowity ze sobą samym, ze swoją niewiarą. Toczymy bój, gdzie stawką jest albo będę wierzył, albo będę słuchał samego siebie, swoich odczuć, emocji, negatywnych myśli, bo coś mi się nie udało, więc Bóg mnie nie kocha i tak dalej. Więc to też jest pole bitwy dość trudne i tego też się uczymy. I Bóg w tym działa, wspiera. Współczesny Kościół, myślę, że bardziej toczy bój, jeśli chodzi o wiarę, bardziej toczy bój na tym polu niż ten bój na polu właśnie cudów, takich zewnętrznych. Wiara, której potrzebujemy, jest wiarą trudną do zdobycia, bo naprzeciw tej wiary stoi nasze ego, nasze umiłowanie komfortowego życia, wygody, spokoju tak zwanego świętego, żeby po prostu mieć normalne życie, zrobić swoje i przyjść do domu i sobie odpocząć. Ale Bóg wymaga od nas wiary. Ciągle czytamy w Bożym Słowie na temat wiary od pierwszych stron, od stworzenia świata, od stworzenia pierwszych ludzi, od ludzi, którzy mieli wolną wolę, od pierwszych istot. Nawet może być cofnąć jeszcze się do stworzenia aniołów, bo oni też, aniołowie jako istoty mające wolną wolę, czytamy o szatanie, nie uwierzył do końca Bogu. Pokazał niewiarę. To już będą trochę takie dywagacje, nie chcę w ten kierunek iść, bo nie znam aniołów, nie za dużo Biblia nam o tym mówi, a więc wiara aniołów jest dla nas dość tajemniczą sprawą i myślę, że nie musimy tego poznać. My mamy siebie, swoje życie, mamy Kościół i mamy wystarczająco dużo problemów, żeby się zająć swoim wzrastaniem w Chrystusie, uczeniem się wiary, a nie dywagacjami na temat tego, jak tam to wyglądało na początku i z tym grzechem aniołów było. Dzisiaj czytamy właśnie o tym, że jak uwierzyłeś, niech tak ci się stanie. Wiecie, wiele razy ponosimy, może złe słowo, wiele razy w naszym życiu doświadczamy jakichś sytuacji, które się nam nie podobają, co do których chcielibyśmy, żeby potoczyły się inaczej, ale często okazuje się, że przyczyną tego, jak to się wszystko rozwinęło, jest to, że nie uwierzyliśmy w jakieś obietnice, konkretne Boże Słowo, albo ulegliśmy jakiemuś strachowi, jakimś obawom, to z kolei zrodziło właśnie niewiarę, a potem zaczyna się coś dziać, co się nam nie podoba. A więc widzimy, że w naszym życiu bardzo często są takie sytuacje, że dzieje się nam tak, jak uwierzyliśmy. Czyli jeśli była to słaba wiara, albo jej w ogóle nie było, to się dzieje stosownie do tej niewiary, że tak powiem. I odwrotnie, jeśli uwierzyliśmy
jeśli zaufaliśmy, widzimy cuda w naszym życiu, widzimy, jak wszystko się układa, jak po prostu się wszystko dobrze dzieje, że z zadziwieniem oglądamy to wszystko i się zastanawiamy, Boże, chwała Ci za to, jak dobry jesteś, jak Ty wszystko dobrze ułożyłeś. Ja wiecie, w tamtym tygodniu, dwa tygodnie temu potrzebowałem wynająć samochód do przewozu mebli. I wróciłem się do firmy, której kiedyś tam potrzebowałem samochód za granicę duży, żeby tam jakieś rzeczy przywieźć z Anglii, bo to była najlepsza firma, najtańsza w tym aspekcie, w tym wydarzeniu, w tym wyjeździe. A więc zobaczcie, człowiek widzi pewne rzeczy jednotorowo. Skoro wtedy to było dobre, teraz też będzie dobre. I nawet nie pytając Boga, nie modląc się o to, żeby Bóg mi pokazał w tym, bo wydaje się, nie będę Boga angażował w takie rzeczy, to są rzeczy proste. Zadzwoniłem do tej firmy i zamówiłem ten samochód. No, cena mnie troszkę wystraszyła, bo to za wynajęcie samochodu na jeden dzień wyszło prawie 500 zł. No ale trudno, widocznie tak jest, no i cóż. Słuchajcie, rozchorowałem się, wiecie o tym, tydzień temu. Wynająłem ten samochód na sobotę, ale rozchorowałem się już w czwartek i piątek. Bardzo się źle czułem. Zadzwoniłem w piątek po południu do tej firmy, że anuluję tą rezerwację, jestem chory. Ta pani nawet mówi, faktycznie głos ma pan taki i tak dalej. I tak się troszkę załamałem lekko, no już wszystko poustawiane, tutaj syn mi miał pomóc, tam jeszcze ktoś i tak dalej, z tym człowiekiem, gdzie miałem wozić te rzeczy, też wszystko umówione, mówię, teraz wszystko muszę dzwonić i odkręcać. Taki byłem trochę zniechęcony, ale wiecie, mówię, no cóż, trzeba poszukać. Zadzwoniłem znów do tej firmy, a pani mówi, no nie mamy na ten weekend samochodu. Ja taki załamany, no co teraz? Ale przyszła mi taka myśl, Boże, przepraszam, że tak późno, ale oddaję to w Twoje ręce, Panie. No, to nawet nie była jakaś szczególna modlitwa na kolanach i tak dalej, z takim wołaniem, ale bardziej takie westchnienie. Panie, przecież wszystko w Twoich rękach. I zadzwoniłem tam do jednej, drugiej, nigdzie nie mieli, aż w końcu zadzwoniłem do firmy w Katowicach, a okazało się, że tak, mają samochód za połowę tej ceny, niż tamci chcieli. I jak Pan chce, to i do poniedziałku i tak dalej, za tą samą cenę. Także wiecie, bez presji, wtedy ta pierwsza rezerwacja to by było tak, że ja bym musiał w niedzielę zaraz po nabożeństwie ten samochód oddać. Bo jeśli bym się spóźnił pół godziny, to by mi naliczyli dobę kolejną. A więc byłoby to takie pod presją. I zobaczcie, kiedy w końcu przyszło mi na myśl to, co powinno na początku się pojawić, zaufać Panu, niech Bóg prowadzi. A tak Bóg wszystko poukładał i zobaczmy, jak łatwo nam iść utartymi torami, że jeśli coś działało w tej sytuacji, to będzie działać w tej sytuacji, że jeśli wtedy było dobre, to też będzie dobre. Po co pytać Boga, jak ja już znam drogę? Jak łatwo jest zapomnieć o tym w tym codziennym takim trybie życia, że warto powierzyć Bogu każdy swój dzień, nie tylko jako takie formalne wypowiedzenie pewnych słów, ale świadomie, bo co z tego, że idę do tej samej pracy pośród tych samych ludzi, jadę tym samym autobusem albo tą samą drogą samochodem, będę wykonywał te same czynności. Wydaje się, że tu nie ma po co angażować Boga i prosić Go o pomoc w tej sytuacji. Ale zobaczcie, gdyby wielu chrześcijan tak gdyby wszyscy chrześcijanie do tego tak podchodzili, nikt by nawet nie zauważył pewnych okoliczności, które Bóg daje, które w tym, co wydaje się codziennością i normą każdego dnia, jednak coś się pojawia, co warto zauważyć i zwrócić się w tą stronę i zobaczyć w tym Bożą sytuację. A więc wiara w takim codziennym życiu ukierunkowana na to, żeby wierzyć i ufać, że Bóg prowadzi mnie każdego dnia, owocuje tym, że jesteśmy otwarci na Boże sytuacje, które Bóg organizuje. Ale jeśli żyjemy w rutynie, jeśli żyjemy w takim codziennym myśleniu takim, że no ja znam tą drogę, ja wiem, co będzie, ja wiem, co będę robił, wiem, co się wydarzy, kogo spotkam, z kim będę rozmawiał,
to czasami Bóg nie ma możliwości się przebić do tego, bo myśmy zamknęli już ten dzień. Myśmy już go sobie ułożyli, zaplanowali, wyobrazili do przodu. Zamknęliśmy ten dzień. Ale jeśli coś jest otwarte, jeśli nasze życie jest otwarte dla Boga, jeśli wstajemy rano i modlimy się i mówimy: Panie, ja wiem, że ten dzień wydaje się, że będzie taki sam jak wszystkie inne, bo idziemy w to samo, mówiłem już, te same sytuacje, ale Panie, chcę być otwarty na Twoje prowadzenie, na Twoje okoliczności. Spraw, żeby moja ufność w to, że Ty jesteś Panem mojego życia, nie była zrutynizowana, taka po prostu podporządkowana jakiemuś schematowi, bo Bóg jest Bogiem, który wykracza poza te schematy. I tak jak słyszeliśmy w świadectwie naszego brata, gdyby jego żona, będąc dzieckiem w szpitalu, zajęła się tylko sobą, zajęła się tylko dzieckiem, pomyślała: mam wystarczająco na głowie, żeby jeszcze się martwić tym, co tam jest obok u tej rodziny, czy co ta mama z tym dzieckiem przeżywa. Można by się zająć, skupić na sobie i tyle. Ale jednak otwartość na to, co Bóg przygotował, powoduje to, że widzimy: o, tu jest okazja do złożenia świadectwa, tu jest okazja do modlitwy, tu jest okazja do tego, żeby komuś powiedzieć o Chrystusie. Wtedy uczymy się, co to znaczy żyć wiarą. Życie wiarą to nie jest tylko życie takie: Panie, ufam, że niczego mi nie braknie, że Ty wszystko, o wszystko się zatroszczysz, bo tak obiecałeś. To też jest element życia wiarą, ale życie wiarą polega też na tym, że Panie, jestem otwarty, nie zamykam swojego dnia, nie zamykam swojego mieszkania, swojego samochodu, jadąc gdzieś tam w Polskę i tyle. Słuchajcie, zdarza się, że człowiek, kiedyś słyszałem takie świadectwo pewnego brata, jechał przez Polskę, zabrał kogoś do samochodu, głosił mu Ewangelię, ponieważ był otwarty, nie zamknął swojego życia dla innych. Głosił Ewangelię, porozmawiali, człowiek musiał wysiąść, gdzieś tam jechał, wysiadł, rozstali się. Za 2 miesiące ten brat jechał tą samą trasą, stoi jakiś człowiek, zabrał go, rozmawiają. Okazuje się, że to ten sam człowiek. Mało tego, już ochrzczony. Uwierzył, nawrócił się i zobaczcie, jak Bóg pobłogosławił to, że ten brat głosił mu Ewangelię, pobłogosławił go też tym, że zobaczył owoc tego, co robił. Ja nie twierdzę, że to jest złe, kiedy my jedziemy i mamy jakiś cel i do niego zmierzamy i tak dalej. Nie każdy z nas, ja lubię zabierać ludzi przypadkowych, nie zawsze się da porozmawiać o Ewangelii, to nie jest takie oczywiste, bo czasami ludzie wyraźnie dają do zrozumienia, że ich to nie interesuje. Jeśli ktoś ma taki dar, jeśli ktoś ma otwarte serce i ufność dla Boga, to Bóg będzie dawał takie okazje. Bo otwartość powoduje to, że Bóg może coś tam wrzucić, że może coś tam dać nowego. Zamknięcie zamyka Bogu drogę do działania. I tak jak czytamy, według Twojej wiary niech się stanie. A więc jeśli według wiary naszej dzieją się różne rzeczy w naszym życiu, to według słabej wiary, według braku wiary też się dzieją różne rzeczy. Nie takie, jakby się działy według wiary dużej, wielkiej, ale dzieją się rzeczy odwrotne. Czyli coś, czegoś ubywa, coś tracimy, pozbawiamy się pewnych sytuacji. W pewnym sensie można powiedzieć, ograniczamy Boga w naszym życiu. Bo to wiara jest tym jedynym takim czynnikiem, który skłania Boga do działania. Człowiek nie jest w stanie zmusić Boga do działania niczym. Ani biczowaniem się, ani pielgrzymkami na kolanach, ani innymi tego typu rzeczami, postami i tak dalej. Jedyna rzecz, która Boga skłania do działania i otwiera Bogu możliwość działania, to jest nasza wiara. A więc jeśli ktoś wierzy, Bóg zaczyna działać. To jest niesamowite, ale tak to jest. Czytamy to w Bożym Słowie. I tutaj nawet Pan Jezus, mówiąc o wierze, nazwał wielką wiarę tego setnika, że to jest wielka wiara. Czytamy tam o kobiecie, która też przyszła, prosiła o uzdrowienie swojej córki, o tych okruchach mówiła, kiedy Pan Jezus jej powiedział, że niedobrze jest
zabierać chleb dzieciom i dawać psom, szczeniętom. Ona też zaprezentowała tam wielką wiarę. Pan Jezus ją wyróżnił w ten sposób. Ale to też była poganka. To była Syrofenicjanka chyba. A więc na granicy, na pograniczu Izraela gdzieś tam żyjąca. W ogóle jest niesamowite, jak się czyta Ewangelię i się czyta te miejscowości, w których Pan Jezus głosił, to ja przynajmniej tak z pobieżnej takiej obserwacji odniosłem takie wrażenie, że Pan Jezus więcej działał na granicy Izraela niż w samym Izraelu. Bardzo często właśnie to były tereny gdzieś obrzeżne. Owszem, szedł tam do Żydów, ale ja myślę, że celowo szedł też w takie miejsca, gdzie było wielu pogan, gdzie oni dowiadywali się o tym, kim jest Jezus i że Bóg też ich kocha i też dla nich czyni cuda. To była taka zapowiedź jakby tego, co wydarzyło się później, kiedy Kościół zaistniał, a więc otwarcia się z Ewangelią Kościoła na pogan, na cały świat. Bo Żydzi, jak wiemy, byli zamknięci, oni tylko od siebie widzieli w tym zbawieniu i tylko dla siebie mieli to zbawienie. Nie mieściło im się w głowie, że poganie cokolwiek tutaj mogą uzyskać w tym. A Pan Jezus właśnie w tym wychodzeniu, może nie tyle, że On wychodził do tych ludzi, On czekał na nich, kiedy oni przyjdą do Niego. I był dla nich otwarty, chwalił ich wiarę. W Ewangelii Mateusza 13 rozdział i 58 werset czytamy takie słowa. I nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niewiary. A więc widzimy, wcześniej było mowy, że cuda się dzieją z powodu wiary, a z powodu niewiary cuda się nie dzieją. Ta sytuacja zdarzyła się w Nazarecie, a więc tam, gdzie Pan Jezus się wychował, gdzie wzrastał, gdzie żył. Wszyscy go znali. Nawet tutaj są, czyż to nie jest syn cieśli, czyż matce jego nie jest na imię Maria, braciom Jakub, Józef, Szymon, Juda, siostry jego, czyż nie są wszystkie u nas. A więc wygląda na to, że tu czytamy czterech braci wymienionych z imienia Pana Jezusa i siostry co najmniej dwie, więc widzimy, że Jezus miał sześcioro rodzeństwa jeszcze. Co najmniej sześcioro, tych sióstr mogło być trzy, cztery, nie wiemy, nie są wymienione, tylko liczba mnoga. Ale to tak na marginesie. Zobaczmy postawę ludzi, bo czytamy 54. Przyszedłszy w swoje ojczyste strony, nauczał w synagodze ich, także bardzo się zdumiewali i mówili, skąd ma tę mądrość i te cudowne moce. Niewiara tych ludzi polegała na tym, że przecież my go znamy, ganialiśmy razem po górach, bawiliśmy się w dzieciństwie, widzimy jak wzrastał, jak normalnym, dobrym dzieckiem, porządnym i tak dalej, ale bardziej skupili się na tym, jak porównać Jezusa do siebie, do tej normalnej, tego normalnego poziomu i to bardziej ich interesowało, żeby udowodnić sobie, że Jezus jest taki sam jak my, chociaż widzieli te cudowne moce i cuda, niż właśnie na tym, żeby przyjąć to, co uczył. Trudniej jest i każdy z nas być może w domu doświadcza tego i doświadczają tego chrześcijanie, że o wiele trudniej jest głosić Ewangelię swoim domownikom, swojej rodzinie, swoim najbliższym, bo ci ludzie nas znają i nie mieści im się w głowie, że nagle nam się tak poprzestawiało i coś się w naszym życiu odmieniło i teraz kiedyś gadaliśmy tak, teraz gadamy inaczej. A więc bardziej się skupiają na tym, jak było kiedyś, bo chcieliby nas takimi widzieć znów, niż na tym, co aktualnie mamy do przekazania. Więc tutaj ich wiara nie mogła jakby przebić tej bariery osobistej znajomości Jezusa. Wydawał im się normalnym człowiekiem i chociaż widzieli cuda i słyszeli tą mądrość, to nie potrafili się przebić przez to. I czytamy, wielu cudów tam się nie zdarzyło z powodu ich niewiary. No więc widzimy, że niewiara blokuje Boże działanie. Bo w Galacjan, 3 rozdział, 5 werset,
Galacjan 3:5. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy też na podstawie słuchania z wiarą? I tu jest ta kolejna bariera, z którą zderzamy się jako chrześcijanie, próbując wykrzesać sobie wiarę w Boże obietnice, w Bożą przychylność swoimi uczynkami. I kiedy już tak się dobrze sprężymy i nam się uda coś dobrego zrobić, czy nauczyć się czegoś dobrego, jakiejś postawy właściwej, jesteśmy z tego tak dumni, zadowoleni, że wydaje nam się, że za to Bóg będzie nas błogosławił. A czytamy tutaj, że ci, którzy dostali ducha i widzieli cuda, doświadczali tych cudów, Paweł mówi, to nie stało się dlatego, że jesteście porządnymi ludźmi, ale dlatego, że wierzycie. Słuchali z wiarą i przyjęli to, co słyszeli, i uwierzyli, i działy się cuda. I Paweł chce im pokazać, że wiara jest tym czynnikiem, który przybliża człowieka do Boga, zmienia jego serce, zmienia jego myślenie, otwiera człowieka na Boże działanie. A nie zakon, nie wypełnienie tego czy tamtego. Oczywiście przykazania są ważne, bo też jest wiele wezwań do tego, żeby wypełniać Boże przykazania, żeby przykazania Chrystusowe stały się naszą codziennością. Ale wiara jest tym czynnikiem, który zmienia nasze życie, zmienia też życie innych, a nie uczynki. Uczynki są świadectwem. Uczynki są tym, co przyciąga innych, co uwidacznia innym przemianę człowieka, jaka może się dokonać, kiedy przyjmie Ewangelię. Uczynki są świadectwem dla świata. Są świadectwem miłości, są świadectwem Boga i pokazują, jaki jest Bóg. Natomiast wiara powoduje to, że dzieją się cuda, że po prostu w naszym życiu i wokół nas dzieje się rewolucja, którą też ludzie widzą. I nie, abyśmy nigdy nie myśleli o tym, że dlatego się coś dobrego wydarzyło, dlatego Bóg mi pobłogosławił, bo jestem dobry, bo robię to czy tamto, to powoduje pychę. To powoduje to, że człowiek zaczyna być dumny ze swojej siły, że ja dałem radę i tak dalej. A Bóg tylko patrzy na wiarę. Patrzy też na uczynki, ale na pierwszym miejscu patrzy wiarę. Już nie chcę mówić o tym, co w liście Jakub pisze, że wiara jest przyczyną uczynków, że to z wiary uczynki powinny wypływać, bo to jest też inny temat. A więc widzimy tutaj, że cuda dzieją się z wiary. I mówiąc cuda, nie mówię tylko o uzdrowieniach, ale cudem też często jest przemiana człowieka. To, że znalazł Chrystusa, nie tylko przy nawróceniu, ale często jest tak, że będąc wierzącym wiele lat, kilkanaście, nawet kilkadziesiąt lat, dopiero po takim czasie znajduje się Chrystusa i odkrywa się, jaki jest cudowny. To jest niesamowite. To jest właśnie ten jeden z największych cudów, kiedy człowiek zrozumie, kim jest Pan Jezus, zachwyci się tym, zakocha się w Panu Jezusie, pojawia się miłość i widzimy tą przemianę z chrześcijanina, takiego niedzielnego, który tylko przychodzi, siada w ławce, idzie do domu, aż w końcu pojawia się człowiek, który kiedy się modli, to modli się z radością, kiedy mówi o Jezusie, to mówi z wdzięcznością, bo zajaśnia mu Chrystus. To jest cud, to jest niesamowite widzieć coś takiego, taką przemianę. A więc widzimy, że wiara tutaj jest takim decydującym czynnikiem. W liście do Filipian i 3:9 czytamy, że i tak, i znaleźć się w Nim, czyli w Chrystusie, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Ten werset podobnie jakby z poprzednim wersetem tutaj brzmi, a więc widzimy, że nie zakon i sprawiedliwość nie dlatego, że mi się udaje, że już nie robię tego, co robiłem kiedyś, że piłem, nie piję, paliłem, nie palę,
przeklinałem, nie przeklinam, kradłem, nie kradnę, cudzołożyłem, nie cudzołożę. Nie z tego jest usprawiedliwienie. Choćby nie wiem, jak się bardzo zmieniło życie człowieka, jak bardzo by się wziął w garść i to wszystko uległo zmianie, czy to ktoś widzi, czy to jest spektakularne, to nie jest to, na podstawie czego Bóg usprawiedliwia człowieka, tylko na podstawie wiary. Tak jak Abraham uwierzył Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Znamy ten werset. A więc tu też czytamy o tym, że sprawiedliwość wywodzi się z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Ta właściwa sprawiedliwość. W liście do Rzymian, 23 rozdział, i 25 werset. Trzeci. 3:25 Rzymian. Może od 23, żeby to zrozumieć. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. A więc widzimy, że usprawiedliwienie darmo z łaski skuteczne jest przez wiarę. Więc widzimy znów, że wiara wpływa na nasze życie. Według naszej wiary tak się dzieje. Wielu chrześcijan ma problem z tym uwierzeniem w usprawiedliwienie na podstawie ofiary Chrystusa. I chociaż wydaje nam się, że to jest taka fundamentalna prawda w protestantyzmie szczególnie, że to jest coś tak oczywistego, że nie ma z tym problemu, a jednak okazuje się, że jest. Może też między innymi dlatego, że na początku rzadko się zdarza, że człowiek uwierzy w to wszystko w 100% i już nie ma z tym problemu. Uwierzymy w to, że Jezus jest naszym Panem i Zbawicielem. Uwierzymy w to, że przebaczył nam nasze grzechy, a potem często wraca coś do nas niezdrowego i powoduje to, że zaczynamy myśleć o sobie, czy Bóg mnie na pewno kocha, ale ja upadłem, a znów tak samo, znów ten sam grzech, nie radzę sobie. A tu czytamy o skuteczności. Skuteczność tej ofiary Chrystusa dokonuje się przez wiarę. A więc wygląda na to, i widzimy to we własnym życiu, że musimy się uczyć tej wiary nawet w tak fundamentalnej sprawie jak usprawiedliwienie. Pewne rzeczy przyjmujemy jak małe dziecko. Wiecie, mój wnuk parę razy leciał samolotem i nie miał z tym problemu. Wsiadał do samolotu z mamą, z tatą, z rodzicami. Gdzieś tam leciał, cieszył się z tego, przeżywał. Ale parę dni temu zadał pytanie, dlaczego samolot jest taki duży i nie spada? Dlaczego statek jest taki ciężki i nie tonie? Zobaczcie, wcześniej, na początku, po prostu przyjął to pewnym rodzajem wiary, że jest to bezpieczne, że się nic nie stanie. Jego wiara była bardziej wiarą rodziców. Jemu niepotrzebna była wiedza i zrozumienie, ale przychodzi taki czas, kiedy już nie opieramy się na wierze rodziców, tylko potrzebujemy sami to przetrawić, sami to zrozumieć, dowiedzieć się dlaczego. Podobnie jest we wzrastaniu w Chrystusie. Na początku przyjmujemy z otwartym sercem wszystko to, co czytamy, co Pan Jezus powiedział, i cieszymy się tym. Takie proste to jest wtedy. Takie fajne, tak lekko nam. Ale potem przychodzą myśli, zaczynamy się zastanawiać, dlaczego, a jak to działa, a skąd. Więc tutaj właśnie chodzi o to, że potem przychodzi taki czas na to, żeby ta wiara została oparta na konkretach, na Bożym Słowie, na Bożych obietnicach, na doświadczeniu naszym osobistym, a nie na tym, tylko na tym, że uwierzyliśmy, przyjęliśmy to i wszystko jest ok.
Nie ma w tym nic złego, w tej dziecięcej ufności. I gdyby wnuk nigdy się nie zainteresował tym, dlaczego samolot nie spada albo statek nie tonie, nic by się nie działo. Wydaje się, że to w jego życiu by nie przeszkadzało. Natomiast troszkę inaczej się ma sprawa w życiu duchowym. Pewne rzeczy można przyjąć wiarą na początku, ale potem przychodzą kontry. Przychodzą sytuacje, które podważają tą wiarę dziecięcą, które mówią ci, że a, to tak ci się wydawało, emocje na początku, coś tam przeżyłeś. A skąd wiesz? Przychodzi diabeł i mówi, a skąd wiesz, że jesteś zbawiony? Przecież zgrzeszyłeś, przecież upadłeś, przecież znów ci się nie udało. Zawiodłeś w tym. A może to tylko były emocje? Może ta wiara to była tylko taka, ktoś ci tam, bardzo wielu ludzi to nawet mówi, wrogowie krzyża, ateiści mówią, a ktoś ci tam mózg wyprał, coś ci tam włożyli do głowy i ty w to uwierzyłeś, fajnie było, bo coś nowego, człowiek się tam podekscytował, ale potem, wiesz, to pora dojrzeć, dorosnąć. A więc dojrzałość, dorosłość polega na tym, że wiem, dlaczego wierzę. Chodzi o to, żeby wiedzieć, dlaczego się wierzy. A więc jeśli jestem usprawiedliwiony, to muszę rozumieć to, dlaczego. Na początku dobrze jest to wierzyć, ale jak, tak jak mówię, jak przychodzą ataki, trzeba obronić tą wiarę. Każda obietnica Boża przyjęta przez wiarę, potem przechodzi też próbę tej wiary. Czy ta nasza wiara to jest tylko takie, od tak jak dziecko, nie rozumiem, ale działa, więc korzystam z tego. Czy rzeczywiście to jest świadoma wiara? I tu Bóg wie, kiedy nam to jest potrzebne. Wiem, że chrześcijanie myślą niektórzy tak, że jeśli człowieka wyśle się na przykład do szkoły biblijnej, to mu tam wszystko wytłumaczą i wszystko zrozumie, już będzie gotowy. Gotowy będzie i zrozumie na tyle, na ile będzie w stanie przyjąć pewne prawdy i, że tak powiem, obudować je już Bożym Słowem mocniej, konkretniej i postawić na konkretnym fundamencie. Ponieważ pewne prawdy jesteśmy w stanie przyjąć tylko wtedy, kiedy przeżyjemy coś, kiedy osobiście doświadczymy jakichś problemów, kiedy będziemy osobiście musieli tą wiarę z siebie wydusić, wykrzesać, uchwycić się jej. Kiedy to nie będzie łatwe, kiedy to będzie walką, taka wiara wydaje owoc w postaci utrwalenia się. To coś, co jest coś, co zostaje, bo kiedy doświadczalnie, że tak powiem, przekonamy się o tym, jaki Bóg jest dobry, jak nas kocha, wtedy już nie jest tak, że byle doświadczenie, byle atak nas wyprze z tej wiary i pozbawi nas ufności, a wręcz przeciwnie, coraz bardziej będziemy się utwierdzać w tym, że tak jest, bo tak Bóg obiecał. A więc widzimy tutaj, że potrzebujemy tego, żeby ta nasza wiara była skuteczna. Skuteczna z powodu doświadczenia, z powodu tego, co Bóg dla nas uczynił i my jesteśmy tego pewni. Nie jest to dla nas teoria, ale już tego, już to przeżyliśmy, jest to wypraktykowane. Skuteczna wiara rodzi się właśnie w doświadczeniu. Bo tak jak mówiłem, no na początku wydaje nam się, że cuda będziemy czynić. Kiedy ja się nawróciłem, to powiem wam, że wydawało mi się, że nie będzie problemu, że ja położę ręce na chorego i będzie uzdrowiony. Byłem tak pełny radości, przepełniony taką, wtedy wydawało mi się, wielką wiarą, że nie było to dla mnie problemem. I powiem wam, zdarzyło mi się dwa razy położyć ręce na kogoś chorego, pomodlić się i Bóg wysłuchał. To była dziecięca wiara, taka prawdziwa, szczera i Bóg się też do tego przyznał. Ale jeszcze wtedy nie doświadczyłem ataków, nie doświadczyłem wątpliwości, nie doświadczyłem przeciwności ze strony szatana, więc wydawało mi się, że ta wiara będzie stabilna. Ale kiedy one przyszły, to wszystko się rozsypało i trzeba było to wszystko budować od nowa, ale już w oparciu o Boże Słowo, o Boże obietnice, o prawdę o Bogu, których się uczyłem i uczę nadal. Efezjan 3,17. I czytamy tutaj, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą.
Zaczyna się to od tego, że Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych. I powiem wam, że przeczytałem ten werset z pewnym zdziwieniem, bo dotarło do mnie, że on jest pisany do ludzi wierzących. Do ludzi, którzy już mają Chrystusa. Którzy się nawrócili, zostali ochrzczeni, mają Ducha Świętego. A tu czytamy, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych. Zobaczmy, to co nam się na początku wydaje, że już wiemy, rozumiemy, okazuje się, że to jest dopiero początek. I Chrystus, który ma zamieszkać w sercach naszych przez wiarę, to jest coś, co niesie za sobą o wiele głębsze skutki w naszym życiu duchowym. O wiele głębsze konsekwencje w tym duchowym życiu przynosi, niż to, co się zdarzyło na początku. Bo jak człowiek nawraca się, to jest to tak ogromna różnica w stosunku do tego, co było kiedyś. Czyli to przejście ze świata, z tego grzesznego świata, z martwoty do życia, jest tak ogromnym szokiem dla nas, radosnym, wspaniałym, że wydaje nam się, że sięgnęliśmy po niesamowite bogactwo i pełnię. A okazuje się, że to jest dopiero początek, że to jest dopiero pierwszy krok. To bogactwo i pełnia, Paweł tutaj pisze, do wierzących ludzi, aby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi tą całą głębię poznania Boga. To jest to, co Paweł, o co Paweł się modli dla wszystkich wierzących. Aby szli dalej, aby się rozwijali, aby zachwycili się Chrystusem. Aby nauczyli się wierzyć. Aby przez tą wiarę, taką pogłębioną, coraz większą, doświadczali tego, co to jest poznawać Boga i co to jest pełnia życia w Chrystusie. Paweł jest świadomy tego, że pisze to do ludzi wierzących. Efezjanie, przypuszczam, że już wiele lat byli wierzący. A jednak ta modlitwa Pawła skierowana, tak jakby się na początku wydawało, że jak to, no jak ma zamieszkać w czyimś sercu Chrystus, przez wiarę, no to chyba do niewierzącego takie słowa trzeba pisać. A jednak do wierzących. I to pokazuje nam, jak bardzo potrzebna nam jest wiara i jak to, co mamy teraz, jest początkiem, co jeszcze jest przed nami, do czego Duch Święty nas prowadzi. I chwała Bogu za to, że Bóg nie ustaje, bo gdyby nasza wiara została zatrzymana na takim etapie, jak na początku, to nie dalibyśmy rady. Nie, gdyby nasze poznanie Pana, relacja z Nim tak trwała przez całe życie na takim poziomie jak na początku, chociaż wtedy to było piękne i radosne, a jednak Bóg ma dla nas coś więcej. Bo przychodzą doświadczenia, przychodzą ataki diabelskie. Poza tym jest nasza cielesność. Jest nasza stara natura, która musi umrzeć. I bez wiary nie da się tego pokonać. Bez wiary człowiek zostanie pokonany przez tę cielesność. Wiara jest tym czynnikiem, który kształtuje nasze życie. A więc widzimy, według naszej wiary toczy się nasze życie. Według naszej wiary zbliżamy się do Chrystusa. Proporcjonalnie, odpowiednio do naszej wiary wzrastamy, a czasami może stoimy w miejscu, a możemy nawet się cofać. Bo jeśli ta wiara nie idzie w tym kierunku tak, jak Bóg chce, no to niestety, ale następuje regres, następuje takie uwstecznienie w życiu chrześcijanina, że znów zaczyna wracać, a to do zakonu, a to do życia w strachu, w niepewności, zwątpieniu w to, czy jest Bożym dzieckiem, czy Bóg go kocha i tak dalej. Widzimy, jak bardzo wiara jest ważna. Hebrajczyków 12, 1 i 2. List do Hebrajczyków, 12 rozdział. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla,
Biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników wzniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duchu utrudzeni. A więc to, o czym mówię, te próby doświadczenia, zwątpienia, zniechęcenia są, były, są i będą obecne w życiu chrześcijan do końca tego świata. Paweł pisał do ludzi, o których wiedział dobrze, co przeżywają, jak im jest ciężko. I nie chodziło tu tylko o prześladowania z zewnątrz, ale to, co przeżywali sami w środku, te walki duchowe, jakie toczyli. Paweł wiedział dobrze, że tak się dzieje. I zobaczcie, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla. Ciężary i grzechy powodują to, że jeśli jest ciężar, którego nie oddajemy Chrystusowi, jeśli jest grzech, z którym nie przychodzimy do Boga i nie prosimy o przebaczenie, jesteśmy usidleni, czyli w sidła wpadliśmy. Tak jak są sidła, zostawia się w lesie na zwierzę, jak wpadnie, to koniec. To już się nie wyrwie stamtąd. Grzech i troski, ciężary nie uporządkowane przed Bogiem usidlają nas. Zaczynamy wątpić, zaczynamy się bać. A tutaj autor zachęca, aby patrzeć na Jezusa, który jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. To jest przepiękne słowo, bo my znajdujemy czasami w sobie wiarę, ale ona jest taka słaba, taka błaha, taka malutka. A tu jest zachęta, że jeśli będziemy patrzeć na Jezusa, jeśli do Niego będziemy przychodzić z tą swoją słabą wiarą, On ją uzupełni, On ją dokończy, wzmocni. Bo to jest jedyna nasza droga, jaka jest przed nami. Nie ma innej opcji. Tylko Jezus jest tym, który jest w stanie nas nauczyć wierzyć i uzupełnić tą naszą wiarę. On ją dokańcza, tak jak tu czytamy. Czyli dodaje to, czego tej wierze brakuje. Ale pod warunkiem, że do Niego jesteśmy zwróceni, że w Nim pokładamy nadzieję, że w Nim szukamy ratunku. I tutaj autor dodaje, zobaczcie, dla nas Jezus to wszystko zrobił, poświęcił się, abyśmy nie upadali na duchu utrudzeni. A więc musimy mieć tego świadomość. Żyć tym, pamiętać o tym każdego dnia, że Jezus to uczynił dla nas i że to w Nim tylko mamy tą nadzieję na to, że przetrwamy, że przeżyjemy to wszystko, że nie pogubimy się. Bo widzimy, ataki są, ataki będą, upadki, ciężary i trudy i tak dalej, sprzeciwy. Według naszej wiary dzieje się w naszym życiu. Według naszej wiary całe nasze życie się układa. A więc jeśli człowiek wierzący wierzy tylko, że jest Bóg i na tym się kończy jego wiara, to jest nic. Gdzieś tam jest napisane, demony również wierzą, też wierzą, że jest Bóg, ale drżą, boją się. Jeśli my będziemy tylko wierzyć, że jest Bóg i nic więcej, to będziemy tak jak demony, będziemy drżeć przed Bogiem, będziemy się tylko Go bać. Nie znajdziemy w Bogu miłości, łaski, przebaczenia. Dlatego potrzebujemy patrzeć na Chrystusa, bo to On jest tym, który otwiera nam drzwi do Boga, otwiera nam drogę do Ojca, zachęca nas poprzez swoje poświęcenie, pokazuje, zobaczcie, tak wiele dla was zrobiłem, czy to jest dla was nic? Czy nie potraficie uwierzyć w to, co dla was zrobiłem? Czy nie potraficie się tego uchwycić? Gdyby to było słabe, gdyby to nie działało, ja bym tego nie zrobił, ale zrobiłem to. To mówi Jezus do swoich dzieci. Patrzcie na mnie, patrzcie na to, co dla was uczyniłem. Uchwyćcie się tego wiarą, zaufajcie, a zobaczycie, co się będzie działo. Według wiary waszej będą się działy cuda. Niech Bogu będzie chwała za to, że zachęca nas ciągle do tej wiary, za to, że nie gniewa się na nas, kiedy ta wiara nasza jest słaba, ale ciągle wzywa i apeluje i woła. Uwierz, zaufaj, nie bój się. Patrz na Jezusa, On wszystko ci objaśni, wszystko ci pokaże, przez wszystkie doświadczenia cię przeprowadzi. Niech Bogu będzie chwała za Jego cierpliwość.
i za Jego miłość i za to, że właśnie tak cierpliwie z miłością uczy nas wiary. Amen.